jestem youtuberem, więc to oczywiste, że kiedy coś się dzieje pod TVP, to już tam jestem jako pierwszy i... Cześć Maciek! Nie, no dobra, przetnij. Jestem youtuberem, więc to normalne, że znam się na polityce, interesuję się nią, można powiedzieć, że jestem politologiem, geopolitykiem i... Cześć Maćku, cześć! To jest on? Tak. Jestem youtuberem, więc to oczywiste, że kiedy dzwoni Krzysztof Stanowski i mówi, że... Cześć Maciek! Dosyć tego. W dzisiejszym odcinku Warga znowu przebierze się za górala, żeby wyciągnąć hajs od turystów. Raper Tede pokaże swoją prawdziwą twarz. Gosku wytłumaczy wam dramy i weźmiecie udział w quizie. A w jakim quizie? To już pewnie za chwilę powie wam ten sam człowiek zagwozdka. Człowiek Warga. Należy sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Tede wszędzie jest? Nie Maciek, to nie jest prawda, nie jestem wszędzie. Przechodziłem tylko tędy z tragarzami. Czy możesz zostawić chociaż moją w piwnicy w spokoju? Mogę. Czasem się spotyka rówieśnika. Dobra, poszedł? Poszedł. Dlatego witam cię w tej samotności w tłumie, czy też tłumnej samotni, jaką jest 152 odcinek z dupy! A my znowu jesteśmy sami w piwnicy, tak jak lubimy. Prawda, skarbie? Mój skarbie? Zresztą, nawet gdyby on tu był i nagrywał jakieś rzeczy, to ja mógłbym go spokojnie wyciąć. Tak jak Budda wyciął Boxdela i Natsu ze wspólnego filmu. Gdybyście chcieli zobaczyć, o czym rozmawialiśmy i dlaczego się spotkaliśmy akurat w takim składzie, no to mam nadzieję, że zobaczymy się w kinach. Filmu, który miał być o różnych ścieżkach osiągnięcia sukcesu na YouTubie. Ja sobie robię swoje, ja jestem sam dla siebie alfa. I wyszło, że jest tylko jedna ścieżka. Zostawienie w składzie ja i Natalia było totalnie bez sensu, bo mamy zupełnie różne historie. Sprytne, co? Boxdel poleciał ze względu na aferę, no a Natsu, z racji tego, że Boxdel poleciał, to już jakoś nie pasowała do narracji. I łatwiej było ją wyciąć. Nie, to co innego. To w sumie trochę jakby Tarantino montował tak. No cześć Sali, montujesz? Dobra, słuchaj. To tak. Przede wszystkim ten początek, ja go nie potrzebuję, nie chcę go widzieć. Uważam, że on jest niepotrzebny i nie jest w ogóle potrzebny do tego filmu. Cały początek out, aż do momentu, jak jesteśmy w tym barze, aż do momentu, w którym wchodzi Salma Hayek, tak? Dobra. Następnie, potem, po tym momencie, jak już Salma Hayek tam schodzi, no to też wyjeb wszystko. Dokładnie, nie potrzebujemy tych wampirów, tych wszystkich rzeczy, Harvey Keitel, George Clooney i tak dalej, nie potrzebujemy tego w ogóle. Zostawmy tylko tę jedną scenę. Tak, tak, cały film to będzie ta jedna scena, no. To jest, gdzie jest ten gość, który zsie stopę Salmy Hayek. Tak, kurwa, wiem, że ten gość to ja, o to chodzi. I tak, wiem, że to nie jest mój film, masz tak zmontować i tyle! Dobra, oczywiście sobie śmieszkuję, bo to decyzja Buddy, kogo, gdzie i jak będzie wycinał z filmu, który robi, który produkuje. I myślę, że na pewno ma to z tymi ludźmi wyjaśnione. W każdym razie to być może będzie pierwszy film, na który pójdziesz do kina i nie będziesz robił dziury w pudle z popcornem od dołu. No bo raczej nie pójdziesz na to z dziewczyną, tylko z kolegą. No, chyba że ci to po prostu nie przeszkadza. I still can't find it. This is humbling. Niedługo sporo youtuberów nie będzie ci przeszkadzać, bo nagle wszyscy zaczęli się wycofywać, czy to z nagrywania filmów, czy z uczestnictwa we freakfightach, czy w ogóle w social mediach. Boxdel, Malczyński, Mandzio, nawet Ferrari takie rzeczy zapowiadał, chociaż potem chwilę później zaczął od razu zaczepiać Adamka, kiedy tylko miał okazję. Bardzo chciałbym zawalczyć z Tomaszem Adamkiem. To nie są przeciwnicy do walki w klatce. Co oni się tak wycofują? Kurwa, kolejna jakaś afera się szykuje? Pokaż mi jakieś filmiki, to się, albo zdjęcia, to się przyznam. Afery to się, proszę państwa, porobiły między państwami Polski, Niemiec i Hiszpanii. Ale jak to, Warga, co ty pierdolisz? Przecież jestem ekspertem od geopolityki, bo oglądam te filmy geopolityczne i tam nic się takiego nie dzieje. Informowałem, że to się może dla nas bardzo źle skończyć. Chodzi oczywiście o to, że Sentino sprół się do Nitrozyniaka w kwestii koszulek. O czym ty mówisz? Jakie koszulki, stary? Wiecie, Sentino, Alvarez, Hiszpania, ale jednak Niemcy, a też Hiszpania, Nitrozyniak i Polska.
No. Dla mnie każda osoba, która działa z tym człowiekiem, to jest idiota. Nie do końca chodzi jednak tutaj tylko o koszulki. Po prostu przechodzimy do czynów. Ta sprawa w tym momencie, kurwa, już się cofa z internetu. Ja nie mam czasu, żeby się bawić na takie te. I to jest tak popierdolone, że chyba tylko jedna osoba może to opowiedzieć najlepiej. Witam państwa serdecznie. Bogusław Wsza. Sensacje internetowego wieku. Dziś opowiem państwu o ogólnoeuropejskim konflikcie, który się ciągnie od polskich Tatr przez bawarskie Wyżyny aż po Półwysep Iberyjski. To konflikt na linii Nitrozyniak-Sentino. Zaczęło się, jak zwykle w tego typu wojennych historiach, od pewnego paktu. Paktu zakładającego wspólne wsparcie na granicach. Doszło jednak do nieporozumień dotacyjnych, a także ideologicznie. Były też pogłoski o pogromach i czystkach. Te dwie nacje zerwały stosunki dyplomatyczne i zaczęły wojnę propagandową, próbującą zdyskredytować każdą ze stron. Sebastian Sentino Alvarez wysłał samolotami broszury informacyjne informujące, że dziedzic Nitrozyniaka tak naprawdę jest dziedzicem jego sojusznika Tejkwana. W odpowiedzi Sergiusz Nitrozyniak-Górski udostępnił dane wywiadu dotyczące kryjówki oraz wrażliwe dane Sentino. Po obu stronach frontu wrze i oddziały są gotowe do boju i ataku na wzgórzach przeciwnika. Kto pierwszy podkuli ogon i wycofa oddziały na z góry upatrzone pozycje? Tego nie wiemy, pokaże historia. Przypomnijmy jednak apel Sentino do Narodów Zjednoczonych. Ale i tak najlepsza była odpowiedź Palucha na to, co mu zarzucił Sentino. Bo według książki Sentino spotkał Palucha w kurwa jakimś supermarkecie czy dyskoncie i się wywiązała dyskusja. Ty, a pan to nie jest ten słynny taki raper, co tak do mnie szczeka zawsze? Nie. Bo pan bardzo podobnie wygląda do niego, też taki brzydki. Kurwa, kumacie. To jest w książce. Natomiast jestem absolutnym fanem tego, jak Paluch odpowiedział. Pamiętam, to było chwilę po tym, jak on zrobił napad na bank w centrum Warszawy wraz ze swoimi żołnierzami. Wszedł cały zakrwawiony, bo został postrzelony wielokrotnie przez antyterrorystów. Spotkanie nie trwało długo, bo wybiegł i odleciał F-16, które wylądowało po niego na środku ulicy. Pamiętam, że pilot mówił po hiszpańsku i zrozumiałem tylko: Ola, policja! Niewiarygodne, ale tak było. Jak widzicie, niektórzy raperzy cały czas próbują odgrywać OGs. Z tego OGs to wychodzi sam G's. Kto jest ze Śląska, ten wie, o co chodzi. No tak to jest, jak próbujesz pokazywać, że jesteś gangsterem, niekoniecznie nim jednak będąc. Bo zwykle taka gangsterka kończy się tym, że tak naprawdę gonisz zioło po osiedlu. Masz zielone? Mam. A dasz mi zielone? Dam. O 2,5 za gram. Bo mało tego mam. Dobra, przelej ci blikiem. Dzięki. Chociaż pozostanę wierny swoim słowom. Po 2,5 za gram, bo mało tego mam. No to niedługo tak już nie będzie w Niemczech, bo 2,5 gramów, czyli 25 gramów, będzie mogła mieć przy sobie osoba pełnoletnia. A w domu jakieś krzaczki i w sumie 50. W Niemczech od kwietnia marihuana będzie praktycznie legalna. Więc już widzę tę turystykę do Berlina, Monachium czy też Kolonii. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. No a pomyśleć, że kiedyś nam Niemcy robili taką przymusową. Ostatecznie i u nas podejrzewam, że to będzie legalne. Już i tak medyczna marihuana jest bardzo łatwo dostępna. Jest strasznie dużo rzeczy, na które możesz ją wziąć. I receptę można ogarnąć bez problemu i zdecydowanie jest to lepsze i zdrowsze dla ciebie niż kupowanie od jakiegoś kurwa podejrzanego dealera. Bo tak jak Creed, wiesz dokładnie co palisz? That is Northern Lights Cannabis Indica. No. It's marijuana. Plus nie leży tam żaden grzyb czy jakaś kurwa inna pleśń. Zdecydowanie lepiej tak, nawet jeżeli wychodzi to drożej. I owszem, problem dalej pozostanie, bo zawsze gdzieś tam będzie taki mefedron z Targówka, czyli żółty kryształ, albo jak to ostatnio Tede określił, Yellowstone. Maciek namówił mnie na nagranie utworu. O parku Yellowstone. Jest o parku Yellowstone. Yellowstone. Taki podróżniczy utwór. Tak, jest podróżniczy. Przewodniczo podróżniczy. Graniczy z ząbkami ten park. Tak troszeczkę. No, to chyba trzeba by było zrobić o tym piosenkę, co? Dobra, patrz. Ja to widzę tam. Ej, ej, to Targówek.
upalne lato na Tarkówku. Właśnie tam. Jeszcze narkotyków. Tu jaskinia minerałów, a nie ziele z lasu. Tu czekają kryształy czasu, jak nie masz czasu. Spoko, ziomek też dojedzie, ale gwarantuję, że kamienie nie są takie wszędzie. Badaj na Targówek, jak cię swędzi nos. Zakręci mocno i wyjebie cię w kosmos. Kryształ, nasz flagowy produkt. Najpierw pędzi cię w nauki, pomału do grobu. I teraz tak, śmichy, chichy, ale pamiętajcie o tym, że tak naprawdę narkotyki to żadna odpowiedź. I oczywiście można sobie z nich heheszkować, ale się po prostu nie wpierdolcie w to. Nie pal, nie pal, bardzo proszę. Zresztą chyba sporo celebrytów zareklamowało wam, jak bardzo mogą one zmieść kogoś z planszy. Wolny Kurdystan, wolna cipa. Według zaś Pasuta, który ostatnio dał głośny wywiad u Rewo i Gimpera, to właściwie wszyscy są narkomanami. Wszyscy, którzy biorą leki na receptę, na przykład ze względu na swoją depresję. Te leki to są narkotyki zwykłe. Naprawdę, ja mogę się przyznać, że jestem ćpunem, ale nie rozśmieszajcie mnie, jak wy mówicie, że nie bierzecie, a żrecie antydepresanty czy jakieś takie gówna. Normalnie ćpunami jesteście i tyle. Jakieś leki. Tylko po prostu to, że wam lekarz daje, to co to zmienia. Mocny statement. Często sporo leków może mieć podobny skład do tego, co wozi ci ziomek w BMW. Proszę pozdrowić prezesa, panie pośle. Nie mów kurwa do mnie, panie pośle. Niemniej sposób, w jaki to powiedział i jak umniejszył tym wszystkim osobom chorym na choroby psychiczne, no jednak się chyba trochę odbiło echem. Ja uważam, że uczenie młodych, że świat ma być, że świat jest fajny i przyjemny, to jest kurwa psucie im głowy. A i chyba więcej razy kurwą rzucił niż ja w jakimkolwiek wywiadzie. Wracając jednak do naszej wesołej piosenki. Tutaj pod każdym kamieniem super wulkan ziom. Kryształ. Yo. A najbardziej żółty kryształ, tak jak Yellowstone. Całość już niedługo na kanale, więc radzę subskrybować, zwracać uwagę i wziąć udział w quizie. A w jakim quizie? Oj, kochani, już pokazuję! Czy uczestnik jest gotowy na kolejne pytanie? Poproszę pytanie. Dobrze, zatem proszę odpowiedzieć. Kto jest sponsorem dzisiejszego odcinka? Milionerzy? Wielka gra? Aplikacja Superscore? Czy jak oni śpiewają? O Jezus, nie wiem. Milionerzy chyba nie, no bo teraz jestem właśnie w milionerach. Wielka gra już nie istnieje. Kurde, no nie wiem. Czy ja mógłbym telefon do przyjaciela? Proszę bardzo. Oto telefon do przyjaciela. Dzwonimy. Nikt nie odbiera. No, nie dziwne, skoro nie masz przyjaciół. Tak, wiem. Dobrze, twoja ostateczna odpowiedź? No, to nie wiem, to będę strzelał w takim razie. Z wszystkich rzeczy tak mi się po prostu wydaje, że jest to aplikacja Superscore. Zaznaczam i no cóż, muszę cię rozradować, bo to jest poprawna odpowiedź! Wygrywasz wszystko! Naprawdę? A konkretnie wygrywasz pieniądze, które zapłaci ci ta firma za prowadzenie quizu o 18 w poniedziałki w ich aplikacji Superscore. Tak! Ty też możesz wygrać. Tak, dobrze słyszeliście. Superscore to taka aplikacja, w której macie wyniki meczów, info, gdzie można je na przykład obejrzeć, darmowego typera dwa razy w tygodniu i też inne funkcje. Ale przede wszystkim to apka, w której co tydzień o godzinie 18 w poniedziałek będziecie widzieli moją mordę, ponieważ prowadzę tam quiz, który będzie leciał na żywo i w którym możecie, i właściwie powinniście, odpowiedzieć na 12 pytań. I jeżeli odpowiecie na wszystkie poprawnie, zgarniacie 500 zł. 500 zł renty? Takie wiecie, 500 plus minus prokreacja. Quiz będzie miał trochę wiedzy ogólnej, trochę sportowej i pytania będą coraz trudniejsze z każdym kolejnym. Żeby nie być gołosłownym, tak będzie mniej więcej wyglądał. Którym krajem Polska ma najdłuższą granicę? Czy jest to Ukraina, czy są to Niemcy, czy są to Czechy? I uwaga, 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 kto wie? Oczywiście, tym krajem były Czechy, tak. Czechy były tym krajem, 35% z was odpowiedziało poprawnie. Właściwie nie, przepraszam, 31%, 30%, zmieniają się te statystyki jak w kalejdoskopie. 30% odpowiedziało poprawnie, 61% niestety już z nami nie gra, ale nie szkodzi, możecie dalej zostać, zobaczyć jakie będą inne pytania, po to żebyście za tydzień wiedzieli dokładnie,
jak odpowiadać. Proste? No proste, że proste. Zapiszcie sobie każdy poniedziałek, godzina 18 na żywo. Startujemy już 11 marca, więc wbijcie sobie datę do kalendarza, żebyście mogli być tam ze mną i razem ze mną, no, wygrać. Bo do przegrania akurat w tym quizie nic nie macie. Ściągacie aplikację Superscore i widzimy się przez mniej więcej 10 minut, gdzie możecie w te 10 minut wygrać 500 zł. 500 zeta w 10 minut? Ty, to wyszłoby 3000 na godzinę. Nie najgorzej, co? Bardzo, kurwa, dobrze. No ale dobra, zawsze możecie się przebrać za białego misia w Zakopanem i zgarniać pieniądze turystów, którzy na was, kurwa, tylko spojrzą. Cześć, nazywam się... Halo, nie ma tak. Chcecie to sobie zapłacić 20 zł i foto nie ma sprawy. Ale my tu nagrywamy... Obojętnie, czy nagrywasz, czy cokolwiek, to jest... To my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać to. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. Tak, ten film stał się wiralem, ponieważ walczy z krzywdzącymi stereotypami, jakimi określa się górali w Zakopcu, że są tacy pazerni na hajs. Walczy i w chuj przegrywa w pierwszej sekundzie przez kimurę, duszenie i zesrańsko do pyska. No, dzień dobry. A dzień dobry, co tam? Oddychamy naszym świeżutkim góralskim powietrzem? No. No, to się należy 20. Jak 20? Co no 20! Co ty, kurde, robisz, Maciek? Przebrałeś się za jakiegoś bacę górala? Co to, kurwa, jest? W ogóle kasę liczysz, dudki tutaj? To już nagrywaliśmy to miesiąc temu chyba. Nagrywaliśmy? No. A to 40! Bo ciupaską jebnę. Ech, zaraz premiera Białej Odwagi, więc dopiero się wtedy dostanie temu Goralen Wolkowi. Nacierpieliście się od faszystów, co? Dlatego musicie być z nami. Żeby było zabawniej, dzień po tym filmie gość, który był przebrany za tego misia, dostał mandat od Straży Miejskiej, ponieważ nielegalnie prowadził tę działalność na deptaku. A tak w ogóle, jak się człowiek zastanowi, to skąd, kurwa, miś polarny w Zakopcu? Hmm? Co to, nowy sezon Lostów do chuja? Guys, this isn't just a bear. It's a polar bear. Powodzi się w tym Zakopcu. Powodzi. Zresztą w całej Polsce się powodzi i to nie tylko w 97. Boom! Słuchajcie, nie ma co, żyjemy w kraju przepychu, dobrobytu i najlepszych rzeczy na świecie. Tucker Carlson, dziennikarz, który przeprowadził niedawno bardzo agresywny wywiad, w którym zadawał niesamowicie niewygodne pytania Putinowi, na tym nie poprzestał. Udał się na wycieczkę po Rosji i poszedł do metra i do sklepu, w którym po prostu pękła mu cipa z zachwytu. Wózki? Na monety? Ja pierdolę, no niesamowite. Here we go. So I guess you put in 10 rubles here, and you get it back when you put the cart back. So it's free, but there's an incentive to return it and not just bring it to your homeless encampment. Chleb świeży, normalny chleb w sklepie. Znaczy tutaj akurat się średnio dziwię, bo chleb amerykański jest jak kurwa gąbka. Why is it that the US sucks at making bread? Niemniej, uważam, że taki Tucker Carlson powinien przyjechać do Polski i zobaczyć, jak tu jest zajebiście, więc no trochę go wyręczyliśmy. Proszę państwa, niesamowita sprawa, tego nie zobaczycie w Stanach Zjednoczonych. Tego nie ma, nie ma. Widziałeś to w Stanach, ty byłeś w Stanach Zjednoczonych. Nie widziałem takiego. Nie ma czegoś takiego. Ludzie ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają tutaj, myślą sobie, że biedny kraj, a tak naprawdę absolutnie nie biedny, dużo bogatszy, przede wszystkim kulturowo dużo bogatszy niż Stany Zjednoczone. Jeżeli któryś z Amerykanów miałby 2 złote polskie, a nie jest to możliwe oczywiście, oczywiście, to mógłby doświadczyć tego, czego doświadczyć teraz. Proszę, ja, patrzcie na to. Wkładając 2 złote, patrzcie na to. Tu. Hit. Jest twój za 2 złote. Dodatkowo jeszcze oferują darmową, plastikową torbę do podduszania. Zakładasz ją na głowę, schodzisz do szafy i jesteś zupełnie jak ten gość z Kill Billa. Ale oprócz tego, słuchajcie, to nic. Patrzcie na to. Wkładasz. I dostajesz z powrotem. I dostajesz znowu 2 złote. Ale jest jeszcze coś lepszego, bo... Uwaga, to jest też, mało osób o tym wie. Ale... Jeżeli nic nie zapłacisz, to możesz wziąć od razu 4 wózki. Dla całej rodziny. My tego jednak robić nie będziemy. Ponieważ jest tutaj... Bo nie mamy karty rodzinka. Dokładnie, ponieważ tyle jest tych wózków, że chcemy być uczciwi względem innych osób. Ale to jest kolejna rzecz, którą chcieliśmy wam zaprezentować. Patrzcie, jest to tak zwany polski stół szwedzki. Proszę bardzo, tu, stąd można brać cokolwiek się chce. Jeżeli ktoś coś tu zostawia, to tylko z dobrej woli. Proszę, 2 złote. O! I dokładnie tak przebiegają tutaj transakcje. Każdy jest uczciwy, więc Tucker Carlson, jeb się. Kochani,
Kto by pomyślał, że ten jeden portugalski gigant i olbrzym z Niemiec będą się biły na naszej polskiej ubitej ziemi? Otóż doszło do gargantuicznego spięcia na linii Biedronka-Lidl. I tylko Dino z tyłu ze swoim piwem na spirytusie zaciera ręce. Bronca, dawaj kusztosza. Chyba czas się zastanowić, jak spierdolone jest to! Zaczęło się od SMS-ów, bo to często od SMS-a się zaczyna. SMS-a, którego Biedronka wysłała swoim klientom. Wiecie, takiego SMS-a jak zwykle wysyłasz swojej expo na jebce. Szmato, pierdolone. Rzuć do mnie. Chłam cię. Wyślij. Jak kurwa do mamy? No dobra, może jednak nie do końca. Trochę inne wysyłała Biedronka swoim klientom, a konkretnie, że u nas jest tanio i u nas jest zajebiście. Ale słuchajcie, dosyć o nas, zobaczcie jak w Lidlu jest kurwa drogo. Nie dość, że drogo, to jeszcze śmierdzi im z pyska. Innymi słowy, była to zagrywka dyskredytująca konkurencję. Lidl jednak dłużny nie pozostawał. I również poszedł na tę informacyjną wojnę na SMS-y, reklamy, broszury czy też banery. Brusy, banery. Pierdolę, kurwa. Następnie zaczęło się coś dziać fizycznie, realne wyprzedaże i rzeczywista obniżka cen. Taka, że ludzie kurwa nie wierzyli, że tak można. Co się stanęło? Nie mogłoby tak zostać? No pewnie nie, bo skoro ktoś coś daje, to znaczy, że zabiera z czegoś i tam tego już nie będzie. Coś jak trzecia zasada dynamiki Newtona. No bo skoro zarówno w jednym, jak i w drugim sklepie pojawia się wódka za 9 zł 99 groszy za pół litra. O kurwa! A wiemy, że sama opłata za akcyzę przy pół litra to jest około 15 zł, to jest to trochę popierdolone i niepokojące, że oni dokładają do tego co najmniej 5 zł. I jak tak sobie mówię o tym, to mam wrażenie, jakbym relacjonował jakieś działania wojenne. Proszę Państwa, znajdujemy się w strefie działań wojennych pomiędzy Lidlem a Biedronką. Jesteśmy teoretycznie na ziemi niczyjej, ale właśnie tutaj... Jezus Maria, rozgrywa się drama! Coś tam straszliwie pierdolnęło! Słychać wystrzały dział! To dział na biału! To dział na biału! Dział na biału, działa na barony! Nieważne co, nieważne kto, pamiętajcie, że my jesteśmy... Jezus Maria, co to znowu było? Jezus Maria! To kontratak Lidla! Właśnie dostarczyli jaja! Jaja za 5 groszy! O Boże! Bożeż ty mój! Wrócili! Jezus Maria! Jacek, uważaj! Obok ciebie! Wypuścili! Zostaw! 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 Anotria! Zostaw! Proszę Państwa, nie wiem czy przeżyjemy! Nie wiem czy nam się uda! Tak, naprawdę pojawiła się w Biedronce nutria. Daj się zaskoczyć jakością produktów z Biedronki. Ale nie jest udowodnione, że Lidl maczał w tym palce. Trochę to jak z Fantastyczny Pan Lis. We didn't come here for apple juice. This is some of the strongest, finest alcoholic cider money can buy. My jednak, jak trochę pomoczymy paluchy, to dojdzie do nas, że jest to jakaś śmierdząca sprawa. Bo coś tu jednak śmierdzi i się nie zgadza. Być może jest to spierdolone ledwo 1 na 10, ale mimo wszystko coś za tym musi być. Ktoś na pewno coś widział, wiedział i chciał. I teraz pewnie gryzie kontener na zapleczu sklepu od spodu. Ja nie wiedział. A skoro już przy widzeniu jesteśmy, ostatni odcinek widziało tyle osób! Co ciekawe, odcinek Epiki 1669 widziało tyle osób! Tak się zastanawiamy, patrząc na ilość łapek w górę, czy ktoś tam kurwa nie dokupił tych wyświetleń? Ty, w sumie może jacyś Tatarzy albo Mongołowie. Ci to lubią się zabawić czyimś kosztem. Tak jak prezydent Mongolii, były prezydent Mongolii. Otóż były prezydent Mongolii pokazał mapę Mongolii, Imperium Mongolskiego na swoich mediach społecznościowych, nawiązując do map, które przedstawiał Putin podczas wywiadu z Carlsonem i którymi próbował usprawiedliwić roszczenia Rosji co do Ukrainy i jej części. No to na tej mongolskiej mapie było pokazane po prostu Imperium Mongolskie, jak wyglądało i jak na tle tego imperium wyglądała i wygląda Rosja. No trzeba przyznać, że było to kurwa największe imperium świata. Minus oczywiście kolonializm, ale to co innego, chodzi o jedną taką ciągłość. Z tymi Mongołami to trzeba uważać. Przepraszam pana najmocniej, orientuje się pan którędy do centrum Warszawy? Warszawy? Warszawa jest podbita, chyba Ułan Warszor. Proszę, pokażę panu. Mimo wszystko, tutaj musi pan iść tędy. O, o, tutaj robimy rekord podbijania ludzi na pal. Tutaj mamy grabieże i deprecjacje. A tutaj jest właśnie Ułan Warszor. Ale musi pan uważać wszędzie na Tatarów. I trzeba z koniem, jakimś małym w miarę. A tu? A tu?
A tutaj dokonujemy grabieży i plądrowania. Ale to Góra Kalwaria. No właśnie. Tak naprawdę to gówno, nie podbiliście nigdy Polski. No niestety tylko Legnicę. Nie no, na takie groźby to przydałaby się policja. Co jest mordeczki HWDP? Jakieś jebanie policji tu odchodzi? Zrobiliśmy to po to, żeby Rysiek miał do czego później się odnosić. Nie kopcie leżącego! TDF! Słuchajcie, teraz to policja, służby i wojsko na granicę, ale nie żeby bronić polskiej ziemi, tylko żeby blokować napływające przez nasze granice ukraińskie zboże. Słuchajcie, nie będę tutaj pierdolił o tym, że jest kolorowo i fajnie, bo nie jest. I z każdym kolejnym dniem jest coraz mniej fajnie. Stosunki między narodami nam się psują, rolnicy poszli w mocne protesty, które mogą niektórych ludzi burzyć. No bo wiecie sami, jak to jest, kiedy rząd cię robi w chuja dookoła podwyżki cen, za granicą wojna, a ty jedziesz do pracy i tu jeb strajk. Oczywiście strajk jak najbardziej potrzebny. Zresztą po więcej zapraszam do wypuszczonego tydzień temu w piątek strzału z D, w którym to omawiam ten temat, w którym to omawiam ten problem, ale nie oczywiście w roli eksperta, tylko osoby patrzącej z boku, postronnego widza, który próbuje to zrozumieć i w jakiś sposób zgłębić. I oczywiście, żeby nie było, należy jak najbardziej wspierać polskich rolników. Aczkolwiek tak jak przy wszystkim, nie za wszelką możliwą cenę. Bo oprócz rolników są też inni ludzie w Polsce i o nich też należy myśleć. Może po prostu to jest kwestia tego, że nie ma takiego poważnego, dobrego przywódcy. Ale nie takiego jak Leper, czy tak jak na przykład jest Kołodziejczak. Tu by się przydał prawdziwy hip chłop. Tak ja biorę dotacje i kombajn wpierdalam. Ty w tym bloku na 20 metrach się upierdalasz. To co, robimy sequelik? Rolnik sam w dolinie, yo. Cała stodoła się ze mną buja. Alleluja, alleluja. Cała stodoła się ze mną buja. Bo ja mam siano, a ty ni chuja. Cała stodoła się ze mną buja. Alleluja, alleluja. Cała stodoła się ze mną buja. Bo ja mam ciągnik, ty ciągniesz. I taki rolnik nam jest potrzebny, który żadnego zagrożenia się nie boi. Bo wiadomo, że to wszystko wina Tuska. Całkiem świadomie postanowiłem zamienić się w TVRE z duplika! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jacek Graniecki wita Państwa w krótkim programie Lecimy. Szanowni Państwo, nasze redakcyjne śledztwo dotarło do osoby, która wszystko psuła. Był to Pablo Morales, a w zasadzie powinniśmy powiedzieć jasno, nie Morales. Persona ta za pieniądze, wiadomo jakie, atakowała osobę, której atakować nie powinna. W tym przypadku oczywiście mam na myśli Szymona Hołownię, marszałka Sejmu. W innych przypadkach należy ją atakować, ale w tym przypadku jednak wybitnie nie powinno się. Nasze redakcyjne śledztwo dowiodło, skąd szły pieniądze. Stare łacińskie porzekadło mówi pecunia non autlet. Natomiast my wiemy, że powinno ono brzmieć Geld nicht stinkt. A teraz sport. Polska reprezentacja piłki nożnej w tym miesiącu nie zdobyła żadnej bramki i najprawdopodobniej jest to wina obecnego rządu. A teraz pogoda. Proszę Państwa, sypie, sypie, sypie i będzie sypać. Oczywiście nie mówię tutaj o pogodzie, ani też o Piotrze Wawrzyku, ale o tym zdrajcy Edgarze Kobosie. Jedni sypią kumpli, drudzy zboże, a inni po prostu sypią. Właśnie, to dobry moment, żeby przypomnieć fragment Yellowstone. Pamiętasz, jak mówili ci o żółtym śniegu? To tutaj często jest pomijany szczegół, bo słońce jest żółte i żółty jest on, a najbardziej żółty kryształ tak jak Yellowstone. A my wysypujemy się z tym, co się działo w 1962 roku w naszym kalendarium! Lubię ludzi wstrząśniętych, niezmieszanych. Szczególnie od 62 roku, bo wtedy właśnie premier miał pierwszy film o Jamesie Bondzie. Był tak niepoprawny politycznie, że scen z tego filmu nie możemy wam pokazać, możemy je dla was odegrać. Ja jestem James Bond, agent 007. A ja jestem kobietą Jamesa Bonda, niby silną, ale którą ciągnie jednak do stereotypu męskiego szowinisty. Yes! My tu w Europie mamy swoje kryzysy, a wtedy w 62 roku to był dopiero kryzys, kryzys kubański. Okazało się, że Ruscy przenieśli swoje głowice nuklearne tuż obok Florydy. Dobrze, że my nie mamy teraz takich... O kurwa! O kurwa! Rok 62 to również rok kukoldów. Wtedy premierę ma w Polsce najgłośniejszy film dotykający tego tematu. Nóż w wodzie. Aktualnie czekamy na sequel tej produkcji pod tytułem Chuj w dupie. 6 czerwca 62 roku w Warszawie otwarto pierwszy Super Sam.
Był super i był sam. Władzą PRL ten sklep kojarzył się jednak z dziełem szatana. Nie dziwne. Spójrzcie na datę. Są 3/6. Skoro jesteśmy przy cwerkach, są tacy, którzy są 60-kami. Ale Wilt Chamberlain był 100, ponieważ tyle właśnie dób wyruchał. Tak naprawdę wyruchał ich 10 tysięcy, ale punktów w jednym meczu faktycznie zdobył 100 i ten rekord jest niepodbity do dzisiaj. 62 rok to również rok ważny dla wszystkich naszych Milusińskich, bo właśnie w tym roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Jacek i Agatka. O, to coś dla mnie. Hej Agatka, co słychać u ciebie? Hej Jacku, to ja Agatka! No wiem, właśnie, kurde, chyba zaraziłem się jakąś wszawicą od Pankracego. A na mnie mówią Agatka, najpierw gadka, potem wkładka, zabawiam, zapraszam cię na chatę. Będzie przygoda na dwa batka? Piątka! To też jest rok, w którym poznaliśmy największych złodziei w Polsce i nie mam wcale na myśli rządu Rudej Wrony, a braci Kaczyńskich, którzy wtedy właśnie ukradli Księżyc i do dziś go nie oddali. Zagrali tam Jacka i Placka. Znowu ten Jacek. Chłopcy już od pierwszej chwili zapowiadali się niezwykle. Jak na przykład Nelson Mandela, który w tym roku poszedł siedzieć i tak sobie tam siedział 28 lat. W tym pamiętnym roku Marilyn Monroe wykonała słynne Happy Birthday to You na 45. urodziny prezydenta Kennedy'ego. Happy birthday to you. Ja za 2 lata mam 50 i już zaklepuję Martę Linkiewicz. Zwijka czeka. Fame dojebany, co? W tym roku mogłeś również zacząć się uczyć języka węgierskiego, bo właśnie w tym roku powstał zespół Omega. I tak wiem, że się nie uczyłeś. Znasz to tylko fonetycznie. Brian Jones wysłał ogłoszenie na nabór muzyków. I gdyby nie to ogłoszenie, nie powstałoby nigdy Rolling Stones. Na szczęście nie Yellow Stones. Przypomnijmy fragmencik. A najbardziej żółty kryształ tak jak Yellowstone. Wpadaj na targówek jak cię swędzi nos. Zakręci mocno i wyjebie cię w kosmos. Kryształ, nasz flagowy produkt. Najpierw pędzi cię w nauki pomału do grobu. Polecisz jakbyś był dronem, ziomek. Niektórzy łykają kryształ z targówka, inni meldonium i drostanolom mają w dupie. Tak jak Robert Karaś, który został zdyskwalifikowany przez federację zajmującą się Ironmanami. A konkretnie wielokrotnościami tych Ironmanów, chyba. Wziął jednak ostatnio udział w zawodach, no i pobił kurwa rekord. Ty, ale jak to? Ano tak to, że wziąć udział może i organizacja może tego rekordu po prostu nie uznać. A poza tym te zawody były organizowane przez inną federację, która powstała z rok temu. W ogóle ciekawa sprawa, bo powstaje federacja lekkoatletyczna, gdzie będzie można legalnie po prostu brać kurwa doping. I w przyszłości pewnie jakieś nanowszczepy, augmentacje czy też kurwa protezy. No, zaraz tak będzie wyglądało szukanie zawodników. Nie wiem gdzie tutaj znaleźć. Zajmuję się tym scoutingiem od niedawna. No ale wiem mniej więcej czego szukać. O, mamy. Ten będzie dobry, chodź. Mordo! Mordo, co brałeś? Stargówka. Stargówka? Mefedron, tak? Tak. A brałeś kiedyś metę? Metamfetamina? Bo na metę szybciej można wtedy dolecieć. Witmina, ta. Brałeś? Tak. Dobra, bierzemy go. Tak. Będzie w reprezentacji kapitanem. Chodź. Tak. Poza tym, co do tamtych zawodów, bawi mnie to, że to może być kategoria open, że ty mówisz, jaki dystans po prostu będziesz sobie robił w tym wyścigu i nie obchodzi cię, jaki i robią inni. I możesz jednocześnie bić rekord na 1 000 000 km, ktoś obok na ćwierć mili, a jeszcze ktoś na 19 centymetrów. Dobra, gotowy? Gotowy. Do startu? Start! Dobra, no. Mamy to! Mamy to! Jest 19 centymetrów! Mamy mistrza Śląska! Tak! Tak jest! 19 centymetrów! Ja mam największą kolbasę! Tak jest! Ale z drugiej strony właściwie co ci ludzie się przypierdalają? Kto normalny, bez dopingu ma robić Ironmana, jak sam Tony Stark nie miał kurwa serca, znaczy miał tutaj taką dziurę i stosował taki doping. Ej, jeszcze miał latającą zbroję! Widać po mnie? Ech, to coś czego nie rozumiem, czego... Czego? CZEGO?! Ty jeszcze chcesz ode mnie. No, właściwie to... Słuchaj, nagraliśmy kawałek, fajnie jest, wypierdalaj ze studia. Ale ja mam jeszcze komentarze do przeczytania. Dobra, czytaj. To przykre, że po tylu latach człowiek rozpierdol wciąż nie unicestwił krzesła. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, mamy tutaj mariaż dwóch uniwersów. Pierwszym jest Wojtek, co ty odpierdalasz, który kręciliśmy ostatnio nawet w Nowym Sączu. To my!
twoje krzesełko! Wojtek! Co ty odpierdalasz? Swoją drogą, niezłe jaja, bo powstały tam artykuły opisujące ten mój film i w ogóle z tego, co się dowiedziałem od ludzi mieszkających tam, to burmistrz i cały samorząd, wszyscy, którzy są tam w tym ratuszu, czy jak to się tam nazywa, kurwa, w urzędzie miasta, dyskutowali, debatowali o tym filmie. Słuchajcie, gdybym kandydował do wyborów samorządowych, to wziąłbym ten film i pod punkty, o których mówię, po prostu bym odhaczał i je poprawiał, albo obiecywał przynajmniej, że to zrobię. Pod pięknym zamkiem Rytro znajduje się jeden z najbrzydszych budynków w całej Polsce. Stacja benzynowa połączona z pizzerią i kurwa szkołą karate. Może powinienem w jakimś mieście wystartować w ten sposób. A drugim uniwersum, o którym tutaj mówimy, to Człowiek Rozpierdol versus Człowiek Krzesło. Czyli film, który wrzuciłem, jak miałem 19 lat, zdałem maturę i zdawałem na reżyserię do Katowic. Ach, to chyba mój koniec. Rozpierdolę cię. Nie! Mówiłem wam o tym już milion razy, ale jak ktoś nowy tutaj, to tylko dodam, że dostarczyłem go jako element rekrutacji. No i go chyba nie zrozumieli, bo się tam nie dostałem. Nie! Ale dobra, wracając jednak do twojego komentarza. Wiesz co, nie tylko to jest przykre, co jest to po prostu kurewsko oburzające. No bo przecież tamten film, który kręciliśmy z 22 lata temu, jasno nam pokazywał, że Człowiek Krzesło został pokonany, więc what the fuck? Chyba, że po prostu ten człowiek rozpierdol, który potem okazał się Wojtkiem, wszędzie widzi te krzesła, bo wie, że komuś wyrządził krzywdę. Może potem sprawdził i się okazało, że wcale ten człowiek krzesło nie był taki zły. I może rzeczywiście najwyższy czas, żeby się znowu skonfrontowali. Człowiek rozpierdol, jak zawsze o godzinie 17:00 przechadzał się wzdłuż torów ze swoją siekierą. Rozmyślał o swojej przeszłości, o swoich błędach, o przyszłości, gdy nagle... Co za rozpierdol! Jakby z zagrobu powstał człowiek krzesło. Mam cię, człowieku rozpierdol, co? Myślałeś, że ja nie umiem się odradzać, tak jak ty? Myślałeś, że zginąłem tam, na strychu, w Siemianowicach Śląskich. A ty sobie możesz po świecie chodzić i bić się z kurwa człowiekiem pszczołą. No to nie możesz, bo ja tu jestem znowu. I teraz, świat będzie należał do mnie. Rozumiesz? Do mnie. Przyjdę tam do ciebie. I ci skopię dupsko! Idę po ciebie i ci spuszczę w pierdol! A gdzie ty jesteś? O! No i po co ci to było? Szybko mówisz, a oczy małe. To mi się zawsze podoba, jak ktoś próbuje wyciągnąć to jako argument gdziekolwiek. No, zobaczcie na niego, jaki wygrzany, zobaczcie, jakie ma wielkie źrenice. Słuchajcie, raz, że są pewne leki, które powodują, że ktoś ma na przykład większe źrenice, a dwa, wy nie wiecie dokładnie, jak wygląda tam oświetlenie. Wam się wydaje, że jest jasno, bo tak pokazuje aparat, natomiast jest tam ciemno i dlatego się robią większe źrenice, no bo to one tak działają, nie? To wiecie o tym, nie? Że jak jest światło, to one się tak zwężają, albo się rozszerzają, jak jest ciemno. Ta-da! I najczęściej te zarzuty trafiają do zawodników freak fightów. Kuźwa, naklałem się przed treningówek i mnie trochę telepie, nie? To jest kurwa frajer. Ja, kurwa, gadam trochę jak Bińkowski. No, ale też nie ukrywajmy, że tam się takie rzeczy dzieją. Pojedynek o pas Fame MMA powinien być na zasadach Fame MMA. Czyli takich, jakich mają wszyscy. Ale skoro już przy tych oczach jesteśmy, no to mordo, to zdecydowanie przez Tedego. Przepraszam, ale to po prostu przez niego i przez Yellowstone. Fragment dla przypomnienia. Więc jak tu będziesz, podbijaj od razu. Coś odłupiemy z żółtego głazu. I bez podjazdu ci co bielą chcą przebić nasz legendarny Yellowstone. Tak jak Yellowstone. Fajnie, a poza kopiowaniem Stanowskiego potrafisz coś jeszcze? Czy to wszystko? Skoro już przy temacie kopiowania jesteśmy, zanim przejdę do kopiowania Stanowskiego, to dosłownie przed chwilą pojawił się nowy twór na mapie internetu. Twór, który jest, no patrząc na to, kopią Team X, ale tak w chuj. I nazywają się Teens.
Witajcie w domu Team! I... O Boże, o kurwa. Wjeżdża gawronek i każdy tu lata. Ech, pocieszne. Wróćmy do komentarza. Ten zabawny komentarz sprzed kilku dni pojawił się pod moim filmem o Jakubie Czarodzieju. Film jest sprzed półtora roku. Tylko jak zwykle zastanowimy się nad tym, co zobaczyliśmy, co usłyszeliśmy i co o tym tak naprawdę sądzić. Ja tylko opiszę to, co ma miejsce. I owszem, rzeczywiście, Stanowski zrobił film o Jakubie Czarodzieju. Tylko kurwa tydzień po mnie! Nie ma to oczywiście znaczenia, bo nie oczekuję po każdym widzu, że będzie próbował dojść do czegoś i sprawdzić daną informację. Coś wiecie tam zweryfikować i podejść po prostu obiektywnie bez ataku, nie? I w sumie owszem, to też prawda, że kopiuję Stanowskiego. I mam na to ultimatywny dowód w postaci naszego wspólnego zdjęcia, które jest grafiką czasami do poranków. Chociaż Krzysiek generalnie zawsze mi się kojarzył z Ricky Gervais. Chodzi mi o to, kiedy się zaczyna śmiać i uśmiechać i odsłania te swoje wilcze zęby. Wilcze zęby, oczy siwe. Groźnie garść obuszkiem furczy. No i właśnie dochodzimy do całego klu ostatnich dni i do wilczej natury Stanowskiego. I do tego, że Kinga Rusin, Małgorzata Rozenek, Maja Staśko, Caroline Derpieński, Klaudia Jachira i Eliza Michalik postanowiły pokazać prawdziwe oblicze Stanowskiego. I utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że jest mizoginem, seksistą i oczywiście jest na garnuszku Jarosława Kaczyńskiego. Kobiety rodzą dzieci, no więc krótko mówiąc, chociaż teraz nie wiadomo już. To jest zatem ciężkie pytanie, czy ta cała jego postawa to sarkazm czy srakazm? No bo po pierwsze, pojawiają się zarzuty względem kanału Zero. No, że jest tam Duda pokazywany, że jest pokazywany Czarnek, że dostał swoją tubę propagandową, że wzięli Pereirę, żeby go wybielić, wytłumaczyć go. To oznacza po prostu, że kanał Zero jest przekupiony przez PiS, tak? Tylko ci sami ludzie jakoś nie wspominają, że wystąpił, nie wiem, Jakub Żulczyk albo Anna Maria Żukowska. Bo dobra, dobra, cicho, bo to kurwa nie pasuje do narracji. Poza tym Żulczyk głosował na trzecią drogę. Co mu ludzie wypominają, chuj wie dlaczego. Kurwa, jest jeszcze lepiej. Tam też jest Meller i Tede. A wiecie, jak oni kochają PiS? Ja? Ja kocham Jarosława. Ale Kaczyńskiego. Kaczyńskiego też. To jeszcze chuj. Jestem tam ja. Witamy serdecznie, Jacek Graniecki, pseudonim sceniczny Tede. Maciej Dąbrowski, pseudonim sceniczny z dupy. I właśnie przechodzę ewolucję z mówienia o mnie, że jestem jebanym lewakiem w tłustych włosach, do... W sumie ta jedna strona dalej mówi to samo. Ale za to teraz druga dochodzi, która mówi, że jestem kupiony przez to przez PiS. Więc jest to podwójnie zabawne. Znaczy, prawda jest taka, że kiedyś mój scenariusz zakwalifikował się na dotację od PiS w postaci kilku milionów złotych. No ale to nie to samo. Przejdźmy jednak do dramy, która teraz się zadziała z kobietami i Stanowskim. Pomijając już Kingę Rusin i to, jak Małgorzata Rozenek po raz pierwszy jej przyklaskuje. Tak jak rzadko kiedy mam okazję, żeby się z Kingą Rusin zgodzić, tak akurat w tym przypadku się zgadzam. No to wiadomo, że najpierw mieliśmy Janoszek i wręcz obsesję robienia o niej materiału. Przynajmniej tak media to odbierały, że to jest obsesja i że dosyć już zostawmy tę biedną dziewczynę. To jest ta... co zrobiła karierę w Bollywood. Potem się pojawiła Derpieński i na początku było słodko pierdząco, no bo ona stwierdziła, że skoro Stanowski chce o niej nagrać materiał, no to może zrobić to tak, że ona go w ogóle oprowadzi po swoim życiu i pokaże mu je. Czyli pokaże to, co chce pokazać, a to, czego nie chce pokazać, no nie będzie pokazywała, prawda? Sprytne! Tak wygląda lobby. Nie wiem, chcesz kawę? I na początku było słodko pierdząco, no bo jednak okazało się, że to nie jest materiał, który ją atakuje, tylko chodziło tutaj o machloję jej partnera, z którym ona jest w tej chwili starszego od niej o 40 lat. Co przez lata zarzucano Krzysztofowi Porowskiemu? Gdyby zebrać to wszystko do kupy, wyszłaby z tego pękata książka. No a potem Stanowski dorzucił jeszcze parę groszy, bo ludzie mu zarzucali, że ej, przecież kurwa, czemu mówisz, że ona nie jest kłamczuką, tylko fajną dziewczyną? I wtedy wrzucił film, na który Derpieński zareagowała. Nie! Boże, proszę, nie! No bo przecież nie jest wcale kłamczuchą, utrzymanką i nie kupuje sobie followersów. I wtedy pyk, pękły prącia i nastąpiło rozwarstwienie rozklapiochy. To nie było tak, że ja go zaprosiłam ostatnio do Miami, tylko że on się wprosił. Kilka kobiet medialnych rzuciło się na Stanowskiego z różnymi pretensjami, co oczywiście poskutkowało poklaskiem lewej strony i wyciem. I chyba najlepiej by było, gdybyśmy wzięli naszego eksperta, żeby to streścił. No więc Stanowski... Maciek, kurwa... Nie, dla mnie to jest pojebane i to jest dla mnie zawiłe. Ja w to nie wchodzę, No co to, ja mam to robić, ja mam powiedzieć! Ech, no dobra, w każdym razie w grę weszła ponownie Kinga Rusin. Ale jest szansa na przykład na zgodę?
No, ale na jaką zgodę? Pojawił się chwilę później temat Elizy Michalik i jej kurwa przesłabego tekstu dotyczącego Zbigniewa Ziobry. On nie chce ponieść odpowiedzialności za to, co zrobił. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo naprawdę przeproszę i nie będą to przeprosiny vlogowe. Podłapała to Maja Staśko, Klaudia Jachira. No i się zaczęło. I oczywiście programy takie jak z Robertem Mazurkiem, gdzie panowie podłapią wspólny dowcip, przez co czujesz się, jakbyś był na weselu, na którym są sami wujkowie. Zero ciotek. Nasz ci on, Polak prawdziwy. On wypił to wszystko, co w Grudziądzu byłoby wypite. No to takie programy nie pomagają. Wręcz powodują, że jest to nakręcane jeszcze mocniej. I wtedy, przez to, że mówisz o kimś, że jest pierdolnięty... Jezu, ona jest pierdolnięta, no co się mam... Jak mam to ująć w deficytach, no? No to od razu, patrząc na całą otoczkę tego wszystkiego, leci, że jest to mowa nienawiści. A ja, kochani, znam mowę nienawiści, bo niejednokrotnie nią obrywałem gdzieś w internecie. To absolutnie nie jest mowa nienawiści. Jest to w chuj niekulturalna opinia i tyle. Hihi, jasne, oczywiście, możecie mówić, że ja w tym temacie nie jestem bezstronny. No bo jednak w kanale Zero robię swoje rzeczy. A no robię. Ale mógłbym nie robić. Bo to nie jest moje jedyne źródło utrzymania. Przede wszystkim moją pracą i moją tubą jest mój kanał i kanały, które sam tworzę. I on zawsze jest dla mnie priorytetem i jest najważniejszy. Więc nie mam tutaj problemu ze stronniczością, bo mogę jebać kogo chcę, jak chcę i gdzie chcę. Kogoś, kogo osobiście uznam oczywiście, że źle robi. Dlatego tak zastanawiając się nad tym i odpowiadając. To oczywiście nie jest ani sarkazm, ani srakazm. Krzysiek robi to tak, bo tak się po prostu czuje. No wiecie, no... Takie są problemy ludzi, którzy mają duże ego, nie? Ale z drugiej strony, kto z nas w internecie go kurwa nie ma? I on też pod kątem biznesowym na to patrzy, bo wie doskonale, że to będzie żaden damage dla niego i że jak się o kimś mówi i lekko polaryzuje pewne skrajności, no to się będzie o tym mówiło jeszcze bardziej. To jest po prostu, kochani, biznes. A biznes is biznes. I biznes to pieniądze. A pieniądze to czas. Więc... Czas na suchar tygodnia. Co najlepiej zamknąć, żeby nie wyjść na buca? Jape. I to wszystko niestety, kochani, co dzisiaj dla was tutaj miałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z dupy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, żeby obserwować Jacka Granieckiego, zwanego też Tede. Wbijajcie na kanał Tymonster, który ostatnio jest nieaktywny, ale oczywiście mamy w planach to, żeby go dalej aktywować. Wbijajcie na kanał Mishon, gdzie są fantastyczne naprawdę rzeczy. Jeżeli lubicie lumpeksy, no to Ola ostatnio ma jakąś totalną zajawkę na tego typu sprawy i też w tym wszystkim się pojawiają różne stylizacje i różne oceny stylizacji. Wbijajcie na papiery rozwodowe, gdzie trwa 7, 6 i 2 sezon naszych stałych formatów. No i wiadomo, że na kanale Przegryw ogrywam moje ukochane Final Fantasy VII, w tym wypadku Rebirth. Jest też nioch. I nie zapominajcie o tym, że widzimy się w aplikacji Superscore w poniedziałki w quizie o godzinie 18, gdzie na żywo, jeżeli odpowiecie na wszystkie pytania, które wam tam wrzucam, będziecie mogli zgarnąć 500 zł. I razem sięgniemy gwiazd, więc... Yo, MTV Raps! Tak jak Yellowstone. Ty, a tak, mam takie serio pytanie w sumie poza kamerami. A dałbyś radę ogarnąć coś? W sensie, a propos tego... Maciek, no kurwa, no, kryształu? Sam wiesz jak jest, no. Coś mogę załatwić, no. No bo, wiesz, ja nigdy nie brałem czegoś takiego i po prostu chciałem się dowiedzieć, czy... To są mocne rzeczy, mocny kryształ mam, naprawdę. No bo chciałbym, wiesz, być bardziej, wiesz, taki fajny, to cię podbuduje, będziesz naprawdę latał. Okej. Okay. No dobra, prosto z targówka mam. Naprawdę. Ja bym się zdecydował, to po ile tam masz? No, to gadamy. To ile ja potrzebuję tego, tak? Tak, żeby cię klepnęło? No, z 50 gram, no. Aha, no dobra. Załatwić? Dobra, tylko wiesz, nikomu nic nie mów, nie? Nie, no wiadomo, mordo, to zostaje między nami. No przecież nikt się nie dowie, że waliśmy fedną starówkę. Okej, no to... Haha, mamy cię! Wszystko się nagrało, ćpunie pierdolony! To nie ja! To ty! To nie ja, gówno! Nic nie powiedziałem, gówno. Dobra, wyłącz to! Tutaj, jeżeli przeszkadza ci dziecko, twoje własne dziecko albo zwierzę, możesz je zostawić. To się nazywa pudełko życia. To jest też w każdym polskim mieście. Proszę bardzo. W zamian dostajesz na przykład amarenę. La 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 la. Amarena?